Witam Was serdecznie. Po raz kolejny. Słuchajcie, widzicie mnie już w stroju roboczym na dwanienko, więc wiadomo, co będę robić, będę przesadzała kolejne rośliny. No i tutaj mam szparak, ten, który asparagus. No, i tutaj chcę go przesadzić, dlatego że on wymaga przesadzenia. Ja już Wam go pokazywałam i jak go kupiłam, kupiłam go. Pod koniec lata w tamtym roku. I on całkiem dobrze tę zimę przetrwał. Co prawda, tutaj widać te nowe gałązki. No to on tutaj wykształcił tak jesienią, no i widzę, że one się tak za bardzo nie rozwinęły w trakcie zimy. No ale i tak, słuchajcie, cud, że w ogóle przetrwały tę zimę. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ja sobie przygotowałam podłoże uniwersalne. Również patrzyłam, czy nie dać ewentualnie do podłoża do paproci, bo jest to roślina, która też lubi wilgoć. No, ale tak jak zawsze, i to mówię wielokrotnie, że często właśnie te rośliny, które lubią wilgotne podłoże, to wcale nie znaczy, że one lubią stać w wodzie, że one lubią być przelewane, więc tutaj zawsze trzeba to uważać. Zawsze wilgotne podłoże to jest takie określenie, które bardzo dobrze funkcjonuje w internecie. Właśnie to jest taka wyciśnięta gąbka, że ono jest wilgotne, tak jak ja w tej chwili mam sobie to tutaj podłoże to y, y, dotykam i czuję, że ono jest właśnie tak y, y, fajnie wilgotne, czyli nie jest, nie jest takim podłożem wiecie, że jest takie wilgotne, jak błoto. No tak nie, bo takie rośliny wtedy mają tendencję właśnie do, do tego, że gniją im korzenie. Taki asparagus, one to, tak jak zielistka, ma takie, takie korzenie, takie bulwy też wytwarza i tam magazynuje wodę, także czasami jak się troszeczkę przesuszy, to też nie jest, nie jest źle. Ja zobaczę, zaraz zobaczymy tutaj, jak ona, ona tutaj nie ma przerostów, to ja myślę, że. O! Słuchajcie, ona już naprawdę. Na razie tu odłożę. O! Popatrz. Jak bardzo wyraźnie widać, właśnie te bulwy. I ona tutaj w tych bulwach sobie gromadzi wodę. Ja tutaj nie będę, słuchajcie, czyściła za bardzo tego, dlatego że tutaj tylko wezmę tak troszeczkę nad zlewem sobie tylko ten wierzch, ale nie za bardzo. Nie za bardzo, nie będę tego robiła, bo myślałam, że tutaj ten, ten wierzch nawet też jest tak zbity, że, że ja tutaj już nie będę go ruszać. To jest też tak zb, zbita bryła, że nie ma szansy, żebym ja się pozbyła tutaj tego podłoża, który tu jest. Korzenie tutaj są delikatne, więc ja zrobię tak, że dam do doniczki takiej trochę mniejszej i, i, i perlit sobie wsypię w tej chwili. Tak patrzę teraz, gdzie położyć, chyba tak lekko z powrotem dam do tej doniczki, żeby sobie tu przygotować wszystko. Na dno ja jednak daję tego perlicu trochę. Oj chyba za dużo mi się sypnęło. Tak, za dużo. Ja muszę sobie od, od, odłożyć. Trochę za dużo. O, jest. Tak zawsze daję ten perliń, nie niedużo, takie tam z 2 cm, ale jednak, jednak jest... Hmm, on izoluje jednak trochę te korzenie od tego, słuchajcie, dna doniczki, i wtedy, jeżeli tam się woda gromadzi, to te korzenie nie stoją w wodzie. Za dużo dałam, już widzę, więc muszę troszeczkę tutaj dać. O, i teraz postawmy. O, i teraz będzie dobrze. No i sobie będę tutaj teraz obsypywać. Dookoła ziemią. Jak ja lubię, słuchajcie, jak właśnie jest ta, przychodzi ta wiosna, ja mogę te swoje rośliny przesadzić. No i to jest oczywiście, zawsze to mówię za każdym filmem, że to się wtedy rzeczywiście robi bałagan w domu, ale z drugiej strony, jak już mam prze, przesadzone te rośliny. I wiem, że one dostaną więcej światła, że ta wiosna już zaczyna wybuchać i moje rośliny też już mają, słuchajcie, są gotowe do tego, żeby zacząć tą wegetację, to ja jestem od razu bardzo zadowolona. Także naprawdę jest to teraz ten okres, kiedy możemy sobie dużą staranność włożyć w to, żeby przygotować nasze rośliny do do tego żeby ruszyły i zaczęły sobie fantastycznie fantastycznie rosnąć. O. No i już ja już mam prze, przesadzone jeszcze no, ale tutaj tu akurat nie muszę tak za mocno, bo jak się pozbywamy, słuchajcie, całego podłoża produkcyjnego i zostawiamy te korzenie, to wtedy musimy większą uwagę zwracać na to uzupełnienie ziemi, żebyśmy tam między te korzenie również tam, żeby się dostało podłoże, żeby potem nam się ta roślina nie przewracała. Tutaj, ponieważ ja już nie czyściłam, nie czyściłam tych korzeni tak dokładnie, praktycznie w ogóle no to nie muszę tego typu rzeczy robić, tylko tutaj po bokach i zobaczcie, już mam tutaj, mam taki koszyczek dla niej przygotowany. I postawię sobie i będę miała taką piękną roślinę. Czy będzie ostatecznie w tym koszyku, czy w innym, to nie wiem, zobaczymy jeszcze. Bo oczywiście, jak ja sobie poprzesadzam rośliny, to potem je zaczynam też dobierać nowe, nowe osłonki. Ale właśnie taka propo osłonek i przypomniało mi się, że jeżeli dobieracie osłonki właśnie teraz, kiedy zmieniacie wielkość doniczek, to, to warto też, słuchajcie, właśnie podobierać sobie nowe osłonki i zwróćcie uwagę, żeby te osłonki, które są, doniczki, które są w tych osłonkach, żeby one miały również tą wolną przestrzeń między osłonką a doniczką. Dlatego, że wtedy jest fajna wentylacja powietrza. Korzenie mają dostęp do powietrza i wtedy one nie gniją, nie pleśnieją, nie, grzyb tam nie narasta. Natomiast jeżeli macie, no akurat nie mam teraz tak doniczki, ale często jest tak, że jeżeli doniczka i osłonka praktycznie jedna na drugą wchodzi, a jeszcze jest tam wolna przestrzeń, która jest zamknięta, to wtedy naprawdę może Wam się tworzyć pleśń, grzyb, Także tu też zwracajcie uwagę. Najlepiej właśnie o tak jak tutaj. Jest dosyć duża osłonka, ale nie musi być aż tak duża z kolei. Ale właśnie, żeby tam, między osłonką a doniczką, powiem to po raz kolejny. Jednak była cyrkulacja powietrza i to jest bardzo naprawdę dla roślin ważne. Poza tym, jak mamy taki swobodny dostęp do doniczki, przesunę tutaj, jak mamy też taki swobodny dostęp, to możemy sobie zawsze podnieść, wyjąć podkładkę, nadmiar wody, wylać. Także wtedy mamy według mnie taką dużo większą kontrolę nad tym, co się dzieje z naszą rośliną. Ja jeszcze będę przesadzała i też, ale to zrobię osobny film, bo tam będzie dopiero większy problem. Będę przesadzała asparagus, ten mój pierzasty, i on jest asparagusem, który stoi w osłonce. Te pędy jego tak poszły w górę, tak się oplótł o sznurki tych półek, że ja w tej chwili będę musiała tak przesadzić tę roślinę, żeby słuchajcie, żeby nie ruszyć tej góry, a tu będę musiała jakieś takie, tak manewrować, żeby przesadzić, żeby mi się to udało i zobaczymy, nie wiem, czy nie będę potrzebowała pomocy przy tym, zobaczymy, może mi się uda, natomiast tam jest rzeczywiście bardzo duży przerost korzenia, bo to przegapiłam to wszystko i, i tak się tam rozrosło, że praktycznie Będę musiała na pewno przeciąć doniczkę, zobaczymy. Zobaczymy, natomiast na pewno zapraszam Was na drugi film, gdzie będę robiła tamten asparagus pieżasty. Powiem Wam tak: czasami jest, jeżeli chodzi o przesadzanie, to warto jest też słuchajcie. Jak już się ma ten jeden bałagan, to warto zrobić, zrobić te przesadzanie wszystkich roślin w jednym czasie. Dlatego, że mamy wtedy, jak przesadzamy jedną roślinę, zwalnia nam się doniczka w jakaś, no i wtedy możemy sobie dalej przesadzać. Warto też, jeżeli korzystacie z doniczek do nowych roślin, ona to wam nie zwróciłam uwagę, mogłam Wam pokazać, że ja na przykład jak mam taką doniczkę, Którą wiem, że jeszcze będę chciała wykorzystać, plastikową, na przykład to słuchajcie ja myję w zmywarce. Ja po prostu je daję, żeby te doniczki, które czekają, czekają na dalsze przesadzanie, żeby one były czyste. O tak jak ta doniczka, ona już jest brudna, to tak jak tutaj wzięłam, ale jeżeli będę ją chciała wykorzystać, to ja jednak ją tam sobie wstawię do zamrażarki, chciałam powiedzieć do zmywarki i wtedy jak ona czeka, to ja wiem, że ona jest czysta i gotowa do użycia. Także no nie musi Oczywiście tego w zmywarkach myć. Ja mówię wam jak ja robię. Natomiast również Wam polecam tak, żebyście jednak przepłukali, nawet jeżeli od razu bym wsadzała tutaj roślinę, to nie od razu, tylko jednak umyć, umyć taką doniczkę i wtedy tam już jakaś doniczkę widzę, umyłam i wtedy dopiero. Przesadzać do niej, bo to jest ważne, żeby tutaj ewentualnie jakieś, jak są patogeny, które będą, żeby nie szkodziły nam nowo, nowym nasadzeniom. Dobrze na dzisiaj, na dzisiaj będę kończyć. Myślę, że, że ta będzie moja roślina bardzo zadowolona z tego, że dostała nową doniczkę. No i tutaj tak ja mam tą. Ziemia akurat uniwersalną, ona jest również z nawozem. Także ja będę sobie na razie nie będę musiała jej nawozić, nie będę musiała pamiętać. Będę wiedziała, że te rośliny, które przesadziłam teraz, no to mam spokój. Tutaj producent mówi, że 9 miesięcy będę miała spokój, no to by było cudownie. Byłoby cudownie, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na dzisiaj będziemy kończyć. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. No jeżeli Wam się film podobał, ojej, coś mi w garle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście proszę łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Cześć!